Jesteśmy po meczu Olimpii Poznań z Lotnikiem Poznań 9-0. Zakończyła się ta konfrontacja. Z nami Sebastian Walkowiak, zdobywca bramek. Ilu? Dwóch. Dwóch bramek w dzisiejszym spotkaniu. Powiedz, jak wyglądały te zawody z perspektywy Murawy? Myślę, że bardzo dobrze zagraliśmy na zero z tyłu przede wszystkim, bo ostatnio tracimy te bramki. Chcieliśmy zagrać na zero z tyłu, strzeliliśmy 9, więc chyba bardzo dobry występ. Pierwszy mecz z Lotnikiem zremisowany 1-1, to był w takim razie wypadek tylko i wyłącznie przy pracy. Tak, graliśmy tam, pojechaliśmy tam w 11, tak jak dzisiaj chyba Lotnik też przyjechał w 12, więc było ciężko, ciężkie boisko. Trener nas się rozgrzewał, żeby wejść, bo mieliśmy kartki i kontuzje. Skończyło się remisem. Myślę, że i tak to był dobry wynik, bo naprawdę tam u nich na boisku było bardzo ciężko. Ja mam pytanie. Powiedz, Sebastian, co powiedział trener w szatni, bo pierwsza połowa była dość niemrawa w waszym wykonaniu. Co prawda strzeliście 3 bramki, ale ogólnie spotkanie nie było prowadzone w dobrym tempie. W drugiej połowie zaprezentowaliście się dużo lepiej. Co powiedział wam Dariusz Gajowiecki, że tak ruszyliście na rywala w drugiej połowie? Znaczy, my gramy swoje cały czas, próbujemy utrzymywać się przy piłce i grać podaniami i to jest nasza taka gra. Pierwsza połowa tylko 3-0, można też powiedzieć, że aż 3-0, bo graliśmy też pod wiatr, więc było trochę ciężej rozgrywać tą piłkę. Ale druga połowa też pełna chyba dominacja, bo trochę z tym wiatrem było łatwiej. Przeciwnik chyba trochę opadł też sił, więc a my jesteśmy, dzisiaj było widać, że jesteśmy dobrze przygotowani, mogliśmy całe 90 minut sobie biegać prawie cały czas tym samym tempem, więc myślę, że super druga połowa. Teraz idziemy do szatni, idziemy się cieszyć. Za 3 dni znowu gramy tak w Opuchowie, więc na pewno ciężki mecz, ale my jesteśmy bardzo dobrą drużyną, więc myślę, że też powalczymy o 3 punkty. No właśnie, bo to będzie starcie z aktualnym wiceliderem tabeli. Zmienia nam się to wszystko na dole. Niedawno Lechita Kłecko był tym wiceliderem, teraz jest KS Łopuchowo. Będzie to trudne spotkanie. Powiedziałeś, że będzie trudne, ale jak trudne? Jak trudne, to nie wiem. Na pewno wiemy to, że będziemy grać na naturalnej trawie, tak? Czyli znowu po tej sztucznej pójdziemy na naturalną, a było widać w tym Kiszkowie, że no nie grało nam się łatwo w tej pierwszej połowie na tej naturalnej trawie, ale jesteśmy takim zespołem, że myślę, że jedziemy po 3 punkty i nie ma się czego obawiać. No to dziękujemy w takim razie i życzymy zasłużonego odpoczynku, zasłużonej zabawy na tą majówkę. Olimpia dzisiaj wygrywa zdecydowanie 9-0, chyba że masz jeszcze jakieś pytania do naszej gwiazdy. Nic dodać, nic ująć. Bardzo dziękujemy Państwu za te pełne emocji 90 minut. Olimpia, przypominamy jeszcze raz, 9-0 w starciu z Lotnikiem Poznań. No i co, widzimy się i słyszymy na kolejnym spotkaniu Olimpii z KS-em Łopuchowo. Dziękujemy.